który byłby wyjazd z tym biurem już pana? No i dokładnie nie pamiętam, tak, ale myślę, że gdzieś z piąty. Ła, czyli pełne zaufanie, to tak, można powiedzieć. Tak. A Sky Club czy to Triada? Bo nie, Sky Club, nie. Triada. Czyli z Triadą, rozumiem. Triada, i, ale jak już załatwiałem formalności, to było w lutym tego roku, to Triada już należała do Sky Clubu. Aha, rozumiem. Czyli tutaj jest wyjazd był z Triadą 2 tygodnie. Tak. Miały być fajne wakacje, piękne. No jak zwykle, bardzo długo przygotowywane. Planowane, tak? Planowane. To miała być też wycieczka łączona, czyli tydzień zwiedzania, czyli właśnie Prowansja i Lazurowe Wybrzeże, a później wypoczynek niedaleko Barcelony. No to super wakacje. No to teraz jaka decyzja? No decyzja jest w tej chwili taka, że coś muszę zrobić z urlopem. Urlop jest zaplanowany, natomiast nie ma pieniędzy i nie ma imprezy. Ja orientuję się, czytałem, wiem, że jest zabezpieczenie w postaci 25 milionów ubezpieczenia, ale proszę pamiętać o tym, że trzeba sprowadzić mnóstwo osób tak, za granicę. Są pewno jeszcze jakieś duże wierzytelności, skoro biuro upadło. Tak więc normalnie przy tego typu sytuacjach bardzo trudno jest odzyskać całkowite kwoty wpłacone. A to co teraz małżonka na to wszystko, co kazała mężowi zrobić? To zbyt szybko się stało, zbyt gwałtownie, ponieważ ja mam w tej chwili bardzo dużo pracy, więc coś postanowimy, to dopiero taką decyzję będę mógł podjąć w przyszłym tygodniu, bo w tej chwili mam pracę i nie mogę. Nawet nie mam kiedy pomyśleć, co no właśnie, bo część klientów przychodzi i bukuje na przykład, rezerwuje wyjazd z innymi operatorami. Bo urlopy już zaplanowane, są w krawce. No to sytuacja, powiem, no w zasadzie jest bez wyjścia. No można spróbować zrezygnować z opcji dwutygodniowej. Jeśli ktoś ma jakieś zaskórniaki, to może skorzystać z jakiejś oferty tygodniowej, która jest na pewno znacznie tańsza, ale dla większości klientów jest to po prostu rezygnacja z upragnionego urlopu.